witam wszystkich. Zagramy w Ultima Underworld, część 5. Skończyliśmy swoją wędrówkę. Cywilizacja wygnańców, czy jak to tam nazwać. Są te... ci ludzie. Te... ci Boże. Jakiś outcast, ale nie będę z nimi gadał. Przynajmniej na razie, nie wiem... dwóch jest tylko? Dobra. Tam były jakieś piwory i tak dalej. Ale to ich własność i tak... jakbym to wziął, to by się wkurzyli na mnie. Mogliby mnie zaatakować po jakimś czasie. Więc nie radzę. Zresztą jestem dobrym człowiekiem, więc nie będę kradł śpiworów ludziom. Ani jedzenia. Dobra. To jest outcast o imieniu... Gulik. Chwilkę. Kim jesteś? Jestem Rafał. Jestem Gulik, zwany Błogosławionym. Dlaczego jesteś? Dlaczego tak na ciebie mówię? A, dobra, nie chcę tego tłumaczyć na żywo. I have been called blessed since my present day. Soon I was considered lucky because I have a taste of cockroaches. I never went hungry, the deceased. Jak był w więzieniu, to mu się to jadł kalaluchy i mu smakowały. Bardzo, bardzo dziwny. Co my tu mamy? Jak miło, muszę iść. Dwa. Czy to miejsce nie jest znaczy, czy to miejsce jest lepsze niż więzienie? Trzy. That's repulsive, czyli to odpychające? Tak mi się wydaje. To wybieram dwa. To miejsce jest lepsze niż od więzienia. Thou art in the great Stygian abyss, where neither you nor at any other may ever hope to live again. It is worse than any prison, for there is no hope for or parole or pardon, and no death so clean as honest hanging. Nie ma stąd ucieczki. Tell me more of this abyss. It was not always such. Once a leader named Sir Caribos had the foolish notion that this place could be colonized. When his folly caught up with him, the civilization of the under-earth fell, and we now scrabble to survive in its ruins. He died, and so escaped the punishment for his crime. Dreamers. They will be the death of us all. Czyli Sir Caribus miał według niego głupi pomysł, żeby skolonizować to miejsce. Ale coś się stało, było jakieś załamanie i teraz wszyscy muszą tutaj się starać, żeby przeżyć, a on umarł i uciekł od kary, według niego oczywiście, co nie znaczy, że tak było. A ty, jak tutaj przybyłeś? I killed a man who needed killing. My crime was being caught. Nie trzeba to mówić. Być może znalazłbyś pokój, jeżeli do did repent. Nie rozumiem za bardzo. Nie, ale powiem to. And perhaps thou art a fool. Good day to thee. Czyli dowiedziałem się, że jestem głupcem. Oczywiście masz rację, bo jesteś jakiś gulikiem. A ja jestem głupcem. Zapomniałem powiedzieć, ta liczba tutaj oznacza, ile możesz unieść. Ile można unieść jeszcze w jednostkach... kamykach, czy coś w tym stylu, jak mi się wydaje, stones. Więc nie można nosić nieskończonej ilości staffu, tylko trzeba, no... w pewnym momencie będzie kryzys. Dobra, co to jest za jeden?
Hagbard, to jest król ich, czy tam szef. Ha, another fish enters the barrel. What is thy crime, son of misfortune? I am innocent, I was falsely accused. Innocent, eh? Why so are we all? Falsely accused, every one of us. Dobra, co my tu mamy? Wybieram 3. Speaking of innocence, has seen a maiden in distress? A young girl was this, beauteous but innocent? Tak, to ona. We did see her, but hours ago, carried by a troll and pursued by a pack of fools. They fell afoul of the gobs. To be sure. Aha, czyli tamta bitwa, co miała miejsce? To była pomiędzy tymi trollami, co ukradli, porwali księżniczkę, że kim ona tam jest, a tymi goblinami w takim razie. Na to wygląda. Gdzie może być teraz? A, none who have ventured past the realm of the gobs have returned, but rumor have it there are worse perils below. Czyli nie wie oczywiście. Być może rozwiążę tą zagadkę dla ciebie. Dla ciebie nie, dlaczego? Dla mnie! Nie wiem, czego to w ogóle miałoby interesować. Dobra, wydaje mi się, że to wszystko, jeśli chodzi o tych ludków tutaj. Outcast. Ale jeszcze szybko to przejrzę. To był ten guik. Idiota. To było tak... Aha, a w tym coś nie ma przypadkiem? Nie. Do tyłu. Aha, tu tym się steruje. A jeszcze pogadam sobie tak, żeby zademonstrować takim zwyczajnym. Outcast, bezimienny. So, another comrade is caught by the abyss. What is their crime, pray tell? Co oni są tak ciekawe znowu? I committed no crime. Oh, thou art innocent. Passerby, eh? No, dokładnie. Perhaps thou art here on a tour of the abyss. Or thou art census taker, text collector, eh? A zgadłeś. Zbieram podatki, dawaj, kasę. A tak, co my tu można powiedzieć? I was thrown wrongfully and seek freedom. Yes, I am simply touring these caves. Nie, wybieram pierwszy. Thrown here against thy will, I will believe, but wrongfully it's a different matter. No need to pretend amongst us, though. Not a one of us believes in Almric's pity justice. Now that thou art here, thou shouldst stay with us. Na pewno nie. The creatures beyond are far worse than anything Almric could do to thee. Right here near the door is safest. Trust me. Czy kiedykolwiek wędrujecie poza ten obszar? It is unbelievable. Once it said all the races here lived in harmony. Not now. That's for certain. The gobs on this level are constantly at war with each other as well as everyone else. And below are things I dare not speak of. It is rumored that some remnants of civilization remain in most colonized areas of the abyss, but I have never had the courage of interest to find out. Jak mogę... Nie. Jak mogę znaleźć szczątki innych cywilizacji, czy tam szczątki, no remains. Czy masz jakieś rady, aby przetrwać? Wybieram pierwsze. Well, you should know that most of the inhabitants of the abyss are unfriendly. No to już się dowiedziałem od tego Bragita chyba. It's not so much a question of what areas to avoid as... Wiesz co? Generalnie to już właśnie mówił ten Bragit, więc tego nie będę czytał. Mówił o ten Ankhach.
Ale to tego nie było. What use do they serve? Czemu służy? When those see a large plane ank standing on the ground. A w tym momencie przerwę, bo czas się powoli kończy i mogę nie zdążyć. Do zobaczenia w następnym wideo.